Rozpoczniemy naszą drugą konferencję. Bardzo się cieszę, że jeszcze znajdujecie czas, żeby przyjść na tak późną godzinę. Otóż przed chwilą mówiłem o obecności Chrystusa w Eucharystii, a teraz chciałbym powiedzieć o Jego obecności właściwie cały czas pośród nas. Ja mam to szczęście, że w moim klasztorze właściwie obok mojego pokoju jest kaplica. I kiedy przechodzę, kiedy mam potrzebę spotkania się, posiedzenia, porozmawiania z Panem Bogiem, to mogę sobie do tej kaplicy zawsze pójść. Tam jest tabernakulum, jest Chrystus obecny. Mogę sobie posiedzieć, porozmawiać albo pomilczeć. Ale kiedy jestem na wyjeździe albo w domu rodzinnym, kiedy takiej kaplicy blisko nie mam, a zresztą i w pokoju też często mam, zawsze mam otwartą Biblię na takim ważnym miejscu, i wówczas do tej Biblii podchodzę i czytam sobie Słowo Boże. Karmię się Słowem Bożym. Kiedyś byłem ojcem duchownym w seminarium i pamiętam, jak omawialiśmy liturgię mszy świętej bizantyńskiej, i tam uderzyło mnie, że kiedy czyta się Ewangelię, to najpierw się podnosi księgę i się śpiewa: słuchajcie, oto mądrość. Następnie jest śpiewana albo czytana Ewangelia, a po przeczytaniu wszyscy klękają i adorują. I wtedy wpadłem na taki pomysł, że przecież Bóg jest także i w Słowie Bożym. Kiedy ja czytam Słowo Boże, to to Słowo Boże rodzi się w moim sercu. Rodzi się Bóg. I po przeczytaniu tego fragmentu Biblii adoruję to Słowo Boże. Tak jak adoruję Chrystusa po przyjęciu Komunii Świętej. Karmię się Bogiem, mocą Bożą. To pomaga, zwłaszcza w chwilach trudnych, w chwilach pokusy, w chwilach niepokoju. Słowo Boże pomaga. To niekoniecznie czytam po to, żeby coś mi Pan Bóg powiedział. Ale czytam, aby spotkać się ze świętością, ze Słowem Bożym. A jak nie mam Biblii, to mam takie ulubione cytaty z Biblii, które znam na pamięć. I dzisiaj chciałbym zaprezentować wam jeden taką całą perykopę, którą znam na pamięć, która jest niezwykle ważna, z Ewangelii świętego Mateusza. Jest króciutka, ale niezwykle ważna, bo ona dodaje nam siły, otuchy, jest jakby kwintesencją przesłania Chrystusowego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Przepiękne słowa. A ile w nich treści, ile siły, ile mocy, ile pocieszenia, ile zrozumienia dla wszystkich naszych niepokojów. Zastanówmy się nad tymi słowami Jezusa. Uważam je bowiem za kwintesencję Ewangelii. Powód, dlaczego Jezus się narodził i umarł za nas na krzyżu. I dlaczego ciągle przychodzi do każdego z nas i puka do drzwi naszych serc, abyśmy do Niego przyszli. Nie ulega wątpliwości. Chrystus mówi o mnie, mówi o nas, którzy utrudzeni i obciążeni jesteśmy, bo jesteśmy. I Chrystus to rozumie. Każdy czuje się przecież jakoś utrudzony. Nie wiem, szkołą, pracą, rodzinnymi obowiązkami, samotnością, zbyt szybkim tempem życia, kłopotami zdrowotnymi czy fizycznymi. Utrudzeni i obciążeni jesteśmy. I co Jezus nam proponuje?
proponuje odnalezienie ukojenia dla duszy naszej. Kto by tego nie chciał? Ukojenia dla udręczonej duszy. To jest to. Po to przychodzę do Chrystusa. Nie ma chyba nikogo, kto by od czasu do czasu nie chciał wyrwać się z kieratu codzienności i wsiąść do pociągu byle jakiego, aby zaszyć się w mysią dziurę. Na ogół są to jednak tylko chwilowe odruchy, bo później życie toczy się dalej nudno, mozolnie, niezadowalająco, często w poczuciu bezsensu. Jeżeli jednak zechcemy wejść w ten układ i skorzystać z Jezusowego zaproszenia, to czy nie powinniśmy raczej postąpić jako rozsądny konsument, który zaczyna czytanie niezwykle korzystnej dla nas umowy czy korzystnego zakupu od fragmentów napisanych tym najdrobniejszym druczkiem, bo wie, że tam kryją się najtrudniejsze do spełnienia warunki. Co zatem czytamy w tym fragmencie Ewangelii? To znaczy, co musimy zrobić, żeby znaleźć ukojenie dla duszy naszej? Bo tego chcemy. Ale musimy coś zrobić. Po pierwsze, Jezus domaga się, abyśmy do Niego przyszli. Albo przynajmniej dopuścili Chrystusa do siebie, czyli drzwi otworzyli Mu, kiedy puka i kołaczy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Otrzymujemy zaproszenie od Jezusa, który obiecuje nam lekarstwo na wszystkie nasze bolączki. Jest to bardzo dogodne zaproszenie, które nie określa ani miejsca, ani czasu i zawsze pozostaje aktualne. Jezus nie mówi, przyjdźcie na tą czy na tamtą godzinę. Mówi, przyjdźcie. I co z tym robimy? Najczęściej nic. W końcu wygrywa w nas lenistwo i nic nie robimy. Mamy oczekiwania, ale nie chcemy cokolwiek od siebie samego dać. A w najlepszym razie odkładamy tę decyzję na odpowiedniejszy dla nas chwilę, mówiąc, Panie Jezu, teraz muszę pozałatwiać mnóstwo ważnych, bieżących spraw, ale owszem, przyjdę do Ciebie, gdy będzie naprawdę źle. Gdy już nie poradzę sobie sam o własnych siłach. Może obiecujemy sobie, że przygotujemy się odpowiednio na to spotkanie, poporządkujemy swoje ziemskie czasy, ale to będzie gdzieś, kiedyś, może jak będę stary. Bywa wreszcie tak, że traktujemy to wyjątkowe zaproszenie jak jedną z wielu reklamowych ulotek, o których istnieniu staramy się jak najszybciej zapomnieć. To pierwszy powód, dlaczego Jezus nie obdarza nas ukojeniem dla naszej duszy, bo do Niego nie przychodzimy. Do znudzenia przypominam. Jeżeli nie wyrazimy swojej zgody na zbawienie, więcej, jeżeli nie zezwolimy Bogu na działanie w nas, wpuszczając Chrystusa do naszego życia i pozwalając Chrystusowi kierować tym naszym życiem, to Bóg na siłę do tego naszego życia, jak to mówią, z butami nie będzie wchodził. Albo jeśli nie przyjdziemy do Niego, do miejsca, w którym na nas czeka, to Bóg nie może dać ukojenia dla duszy naszej. Nie chce bowiem niczego robić, co nie jest zgodne z naszą wolą. Czeka. Przyjdźcie. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek. Jezus mówi, jeśli już przyjdziecie, to weźcie moje jarzmo na siebie. Co to jest jarzmo? Jarzmo już oczywiście wyszło z współczesnego języka. Kiedyś jarzmo oznaczało taki drewniany zaprzęg dla bydła zakładany na kark lub rogi. Jarzmo zatem jest jakimś rodzajem przywiązania, zniewolenia, ciężaru. Czy o to nam chodzi? My chcemy uwolnienia, odciążenia. Po to chętnie byśmy przyszli, ale on proponuje nam jarzmo. Jako Polacy to słyniemy z tego, że lubimy narzekać i biadolić. Prost nie wypada powiedzieć, że jest nam dobrze, choć wcale nie jest aż tak źle. Wiem to z doświadczenia.
Amerykanie, jak zapytasz, how are you? Okay. I odpowiadają to z uśmiechem. Włocha, jak spytasz, come stai? Va bene. Świetnie. A Polaka, jak spytasz, jak leci? A, nie pytaj, ciągle pod górę. Lepiej nie pytaj, jak krew z nosa. Dlaczego? Bo trzeba narzekać, żeby ktoś nie pomyślał, że jest nam dobrze? Dla mnie to jest oczywiście chora sytuacja. Musimy po prostu zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. I nasze obowiązki takimi, jakimi są. Tak często jesteśmy niezadowoleni z miejsca, które wyznaczył nam los, z wykonywanej pracy. Chciałbyś być lekarzem, ale jesteś młynarzem. Chciałbyś być lotnikiem, a jesteś ogrodnikiem. Chrystus chce ci powiedzieć, nie zamartwiaj się nieistotnymi sprawami. I co z tego, że wyznaczano ci taką, a nie inną pracę? Piekarz i ogrodnik jest równie ważny jak lekarz i adwokat. A może nawet niekiedy czasem ważniejszy. Od kiedy sam Boży Syn został zwykłym cieślą i pracą rąk swoich zarabiał na własne życie, nie ma zajęć bardziej lub mniej godnych. Jest tylko praca lepiej lub gorzej wykonywana. Nie ma lepszych czy gorszych ludzi ze względu na to, co mają, lecz jedynie kim są. Od czasów Jezusa podstawową regułą życia chrześcijańskiego jest to, aby nie tyle mieć, co być. Oczywiście poza jednym wyjątkiem, bo jak w każdej regule są też wyjątki. O niej mówił ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca. Lepiej mieć świnię, niż być świnią. W pozostałych dążeniach trzeba zabiegać o to, aby być, a nie mieć. To jest pierwszy krok w tym, aby zacząć odczuwać radość z tego, co robię i z tego, kim jestem. Drugi krok, albo trzeci już krok. Kiedy bierzemy jarzmo Jezusa na siebie, to tylko pozornie bierzemy na siebie dodatkowy ciężar. Dlaczego tak myślę? Otóż przyjrzyjmy się tym zwierzętom w zaprzęgu. Połączone są ze sobą jednym jarzmem, podobnym do tego, o którym mówił Jezus. Kiedy mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy i weźcie ode mnie moje jarzmo. Nie wiem, jak to jest z wołami, ale niejednokrotnie obserwowałem konie w zaprzęgu, tam gdzie ja mieszkam w klasztorze, obok była stadnina koni. I widziałem często konie w zaprzęgu, dwa konie ciągnące powóz. Albo częstszy obrazek z mojego dzieciństwa, konie zaprzężone do ciągnięcia pługa na roli. I wiecie, co sobie pomyślałem? Że we dwójkę jest lżej. Jak jeden coś sknoci, to drugi naprawi. Jak młody biegnie za szybko, to stary doświadczony spowolni go, żeby mu sił nie brakło na finiszu. Czyli sprzęgnięcie nas w jedno jarzmo z Jezusem nie jest dodatkowym ciężarem, a skutecznym środkiem na zapewnienie sobie Jego nieustannej obecności i pomocy. Kiedy idziemy razem z Nim, to właściwie On nas prowadzi. A czasem, a może i często szarpiemy się i wyrywamy, a On trzyma nas za to mocno. A jak jest nam za ciężko, to On to wszystko dźwiga. Jezus chce, aby Mu powierzyć nasze codzienne troski, obowiązki. Dlatego chce, żebyśmy przyszli do Niego i razem z Nim szli przez życie. Weźcie moje jarzmo na siebie. Tak zwyczajnie do Niego zechcieli przyjść i wziąć na sobie tą drugą połówkę Jego jarzma. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie będziecie sami w dźwiganiu waszych ciężarów. Każdemu, kto do Chrystusa przyjdzie, On da siłę znużonym i zwiększa moc słabych, jak wołał prorok Izajasz. Dlatego też mówi dziś do każdego z nas, abyśmy Mu zaufali. Weźcie moje jarzmo na siebie, a ja was pokrzepię. I zaraz dodaję, że Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. No cóż, powiemy, jarzmo jest jarzmem, ciężar jest ciężarem.
Ale gdzieś w pamięci zawsze pozostaje to obietnica, którą chcemy się czepić słodkiego jarzma i lekkiego brzemienia. Bo jeżeli już musimy nosić jakieś krzyże, to niech one będą słodkie i lekkie. Jezus wyraźnie reklamuje swoje jarzma. Są doskonałe, są słodkie, będą świetnie pasowały do twoich barków. Jezus wie, co mówi. Nie tylko dlatego, że jest Bogiem, ale także dlatego, że jest człowiekiem, który doskonale wie, co mówi, jeśli mówi o jarzmach. Jezus był specjalistą bowiem od robienia jarzm. Przecież przez co najmniej 15 lat był cieślą, a jeszcze wcześniej przyuczał się tego zawodu u boku świętego Józefa. A w tamtych czasach stolarze właśnie bardzo często wykonywali takie jarzma dla bydła. Istnieje nawet legenda, że Jezus wykonywał najlepsze w Galilei jarzma dla wołów. Był specjalistą od jarzm. W Palestynie bowiem jarzma wykonywano z drewna. A w celu ich wykonania robiono najpierw przymiarki, czyli przyprowadzono woła czy bydło, na które miał być dostrugane to jarzmo i następnie profilowano je w ten sposób, żeby ono nigdzie nie uwierało, żeby był ciężar rozłożony równo na ramiona. I Jezus robił to dość doskonale. Odwołując się do tego doświadczenia jako cieśli, Pan Jezus mówi do każdego z nas: jarzmo moje jest doskonale przymierzone dla ciebie. Jest dla ciebie, odpowiednie dla twoich możliwości, sił, dlatego ono jest lekkie. Tak jak wół ma swoje jarzmo, tak każdy z nas ma swój krzyż. Bo my niczego bez ofiary nie osiągniemy. To, co nas kosztuje, to ma naprawdę wartość. Jeżeli chcesz coś osiągnąć wielkiego, nie wiem, dotrzeć do nieba. Pan Jezus powiedział, szeroka i prosta droga prowadzi ku zatraceniu, a stroma i kręta ku zbawieniu. Usiłujcie przejść przez ciasną bramę, coś, co was kosztuje. Bez naszego zaangażowania, bez pewnego cierpienia nie jesteśmy nawet w stanie nauczyć się wrażliwości własnej duszy. Bo kiedy coś doświadczymy, to potrafimy potem współczuć drugiemu człowiekowi. Dlatego nie możemy uciekać od krzyży. Bez krzyża nie ma zbawienia. Jezus też miał swoje jarzmo, swój krzyż, swoje przeznaczenie, o czym świetnie opowiada znowu ten słynny obraz Williama Hunta, Cień śmierci. Jezus mówi, ja na to przyszedłem na świat, na to się narodziłem, aby dać zbawienie światu. Jezus od samego swego narodzenia ma swój krzyż, ma swoje jarzmo, ma swoje przeznaczenie. Każdy z nas ma swój krzyż. My nie mamy aż tak wielkiego przeznaczenia i tak ciężkiego krzyża. Nasze jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Do uniesienia dla każdego z nas. Co więcej, to słowo słodkie jarzmo i ciężar lęki może oznaczać coś więcej. Może to, że zadania i obowiązki dostosowane są do naszych możliwości. Może to, że każdy ma swój własny szczyt świętości, bo przecież każdy z nas dąży do świętości. Ale jedni do takiej, inni do innej. Każdy na swoją miarę. Dlatego na innym miejscu Jezus w Ewangelii dodaje, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Teraz pokazuję taki obraz z kaplicy nałożenia krzyża, rozpoczynający drogę krzyżową w Jerozolimie. Tam jest takie płótno dopasowane właśnie do takiego łuku gotyckiego, w którym nieznany artysta dla mnie i też nie do końca rozumiem wszystkich okoliczności jego powstania i przesłania, ale ten obraz bardzo dużo mówi o nas. Chrystus ma największy, najcięższy krzyż. A my, którzy podążamy za Nim, mamy swoje własne, o wiele mniejsze i lżejsze. Ale jeżeli chcemy iść za Chrystusem, chcemy iść do zbawienia, mamy naśladować Chrystusa, także w niesieniu krzyża. Twój krzyż jest także świetnie dopasowany do ciebie, jak to jarzmo. Każdy ma swój krzyż. Jest to krzyż codzienności, krzyż przeznaczenia, krzyż, który może ciebie zbawić. Krzyż twojego zbawienia. Jak tutaj na tym
na tym takim rysunkowym komiksie. Niestety, my jednak nie lubimy naszych krzyży. Zawsze uważamy je za nazbyt ciężkie. Nawet jeżeli nie są aż takie ciężkie. Tak jak w tej grafice, że chcemy nasz krzyż naszego życia albo odrzucić, albo przynajmniej przyciąć, pomniejszyć, żeby był lżejszy. Wszystko robimy, aby te nasze krzyże coraz bardziej zmniejszać. Z każdym rokiem chcemy go przyciąć coraz bardziej. Najpierw tylko troszkę. Ulżę sobie to w tym, to w tamtym. Może na samym początku przestanę się modlić rano i wieczór. Ale to zmniejszenie krzyży zazwyczaj nie wystarcza. Dlatego mówimy sobie dalej. Może jeszcze wystarczy chodzić do kościoła tylko na wielkie święta. Po co w każdą niedzielę? A do spowiedzi po co co miesiąc? Wystarczy raz do roku. A po co te wszystkie przykazania? Są zbyt stare i niemodne. Może będę zachowywał tylko niektóre z przykazań. Te, które mi się podobają albo które nie są aż dla mnie takie ciężkie. Jeśli jeszcze się modlę, to nie ma w mojej modlitwie ani uwielbienia, ani dziękczynienia. Jest jedynie prośba, jakżeby inaczej. Przecież modlę się głównie wtedy, gdy sobie nie radzę albo dzieje się coś nie tak. Dlatego w geście bezradności modlę się: Panie, proszę, odetnij mi jeszcze troszkę. Jak odetniesz, to będę go w stanie unieść. Jesteś wolny, wszystko możesz. Ale czy wszystko przynosi ci korzyść? Każdy krzyż zrobiony jest na naszą miarę. Bóg daje ci taki krzyż, a nie inny krzyż, ponieważ wie, że tylko On może cię zaprowadzić do nieba. Jeżeli go będziesz odcinał, co kawałek ograniczał swoje obowiązki względem Boga i bliźniego, może okazać się, że twój krzyż jest za lekki, za mały, aby pokonać przyszłe przeszkody w drodze do nieba. Och, za krótki. Nie da się po nim przejść. Każdy ma swój krzyż odpowiedni do tego, aby wykorzystać go jako pomost do nieba, do zbawienia. Dlatego z takim naciskiem Jezus mówi do nas w Ewangelii Łukaszowej: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. No dobrze, powiedzieliśmy sobie, że jarzmo może być słodkie. Ale Jezus mówi jeszcze o brzemieniu lekkim. Dobrze, że Jezus mówi nie tylko o słodkim jarzmie, ale także o lekkim brzemieniu, czyli ciężarze. Bo co z tego, że jarzmo dobrze leży, ale ciężar za duży? Bóg nigdy nie nakłada nam takich ciężarów, których byśmy sobie nie dali rady unieść. Oczywiście, że niektórzy mają znacznie większe, inni mniejsze, ale dając ciężary daje odpowiednie siły, abyśmy pokonali te wszystkie nasze przeszkody. Bo jakiś to ciężar ponosić na rzecz Pana Boga. Jedna godzina na mszy świętej, parę minut modlitwy. Cóż to jest porównanie z ciężarami, jakie nakładasz na siebie przez swoją wyobraźnię albo układy społeczne? Ale i takiego niewielkiego obowiązku nawet nie chcesz wziąć na siebie, chociaż w zamian masz obiecane życie wieczne w Królestwie Niebieskim. To oczywiście nie wszystko, co jest w tym krótkim zdaniu Ewangelii, które Jezus do nas mówi. On jeszcze mówi nie tylko weźcie moje jarzmo na siebie, ale mówi także uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Mamy jeszcze w życiu naśladować Pana Jezusa. W Jego postępowaniu wobec bliźnich, w Jego postępowaniu wobec Boga, wobec modlitwy. Mamy uczyć się przede wszystkim Jego skromności i Jego pokory. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Pan Jezus przez całe życie był pokorny. Od pierwszego wyboru, jakiego dokonał, czyli od miejsca narodzenia, od wyboru rodziny, od życia w ubiegłej rodzinie w Nazarecie. I przez całe życie i do końca życia, wjeżdżając nawet do Jerozolimy, kiedy witano go jako króla, to kazał przyprowadzić sobie oślicę, a nie konia dumnego, osiołka, aby jako pokorny król wkroczyć do swojego miasta. Uczcie się ode mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ja tak bardziej po tego, bo mówić na ten temat. Święty Piotr, który wiedział, co to jest pycha i doświadczył pokory, kiedy Pan Jezus mu mówił, wszyscy zdradzicie, uciekniecie, przestraszycie się na czasie ostatniej wieczerzy, Piotr mówi, choćby wszyscy zdradzili, ja na pewno nie. A on mówi, zanim kur zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. A potem zapłakał. Co to znaczy mieć za duże przekonanie o własnych siłach? Trzeba zaufać Panu Bogu przede wszystkim. Dlatego później w liście swoim święty Piotr do chrześcijan, do wszystkich z nas, do ludzi Kościoła napisał: wszyscy zaś wobec siebie nawzajem przyobleczcie się w pokorę, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornych łaską darz. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornych łaską darz. Co to jest pokora? My często źle definiujemy pokorę, dlatego tak od razu odrzucamy to, bo ktoś nam przypisuje, jak mamy się zachować. My musimy wszystko przyjąć, nie wiem, prawda, jakiś kompleks mniejszości. Pokora nie ma nic wspólnego z kompleksem niższości. W Księdze Mądrości jest tak piękne zdefiniowane, czym jest pokora. Synu, o ile wielki jesteś, o tyle się uniżasz, a znajdziesz łaskę u Pana. Bowiem w cenie jest u Pana i cieszy się Jego wsparciem ten, kto przeżywa prawdę o sobie samym. Czyli przeżywanie prawdy o sobie samym, to nie znaczy po mnie. Jeżeli jesteśmy w czymś dobrzy, to jesteśmy dobrzy i nie ma co udawać, że jesteśmy źli. Chodzi bardziej o taką naszą postawę, że przede wszystkim to możemy liczyć na łaskę Bożą i Jego pomoc. Chodzi o naszą postawę wobec drugiego człowieka. Święta Teresa Wielka kiedyś powiedziała, że dusza pokorna jest jak pszczoła, która wszystko, co dotknie, w miód zamienia. Gdy pycha się wśliźnie w naszą duszę, to człowiek staje się podobny do pająka, który cokolwiek połknie, w jad zamienia. Jeżeli pośród nas żyje jakiś człowiek skromny i pokorny, to wszystko się w miód zamienia. Jest nam dobrze z nim być. A człowiek pyszny jest zawsze niezadowolony. I zatruwa życie wszystkim innym, którzy są wokół. Taki mały przykład. Czym jest pokora? Że Bóg pokornych łaską darzy. Piotr wiedział, co mówi. Kiedy jest pokora, to wszystko możemy osiągnąć. Jest taki przykład z księdzem Piotrem Baudin ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, przyjaciel ojca Stanisława Konarskiego, a więc mówimy już o XVIII wieku. Z pochodzenia był Francuzem, który przybył do Polski, aby zakładać Zgromadzenie Misjonarzy świętego Wincentego a Paulo. I on założył pierwszą w Polsce ochronkę dla opuszczonych dzieci, czyli taki sierociniec. Obecnie Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie. W tym czasie wojen szwedzkich i ogromnej biedy wszędzie było pełno sierot. Niemal na każdym rogu ówczesnej stolicy. I on te dzieci zaczął zbierać, a następnie wybudował budynek, gdzie chciał zrobić taką ochronkę dla tych dzieci. W bardzo szybkim czasie, zaraz po wybudowaniu, w tym jego sierocińcu znalazło miejsce 241 dzieci. Ale oczywiście nie miał żadnych dotacji na to prowadzenie, więc łatwiej było znaleźć mu pieniądze na wybudowanie budynku. I zwłaszcza, że można było wypisać, że ktoś jest takim dobroczyńcą. Ale o wiele trudniej mu było zdobywać bieżące finanse na to, żeby wyżywić taką gromadę dzieci. I kiedyś pewnego dnia, kiedy szedł ulicą wieczorem, zmęczony, zatroskany, bo nie miał tylko kilka bochenków, ale jak na kilkoma bochenkami nakarmić 240 dzieci. I mówi tak, no nie mam co im dać dzisiaj zjeść, a zebrałem ich, obiecałem, że będą mieli przynajmniej zjedzenie i ciepło jakieś, a nie mam. I nie mam nic na jutro. I szedł sobie tak krakowskim przedmieściem wieczorem, obok wspaniałego pałacu jaśnie oświetlonego, oświetlony oczywiście świecami woskowymi, które były ogromnie drogie,
I dlatego tam się roznosiła też wesoła muzyka i pomyślał sobie, tu są bogaci ludzie, bo się beztrosko bawią. Tu na pewno coś dostanę dla moich sierot. Wszedł do środka, stanął w dużym, jasno rozświetlonym, takim olbrzymim kandelabrem salonie, w którym grano w karty. Podszedł do grających i wyciągnął spod płaszcza tacę, mówiąc, proszę o jałmużnę dla domu sierot. Jeden z grających, rozdrażniony tym, że mu przeszkadzano, być może mu też nie szło zbyt dobrze w karty, zbliżył się do księdza i wymierzył mu taki siarczysty policzek i mówisz, masz księżulu swoją jałmużnę. A ksiądz Bodeum bez cienia gniewu odpowiedział, to dla mnie, a co dla moich sierot? To dla mnie, a co dla moich sierot? Można sobie wyobrazić, jaka była konsternacja wśród obecnych, a nawet osłupienie, skoro nawet wszyscy wstali w geście szacunku dla tego człowieka, który olśnił ich pokorą i tak skruszył serca, że wszystkie pieniądze, które były wtedy na stoliku gier, powędrowały na ochronkę i starczało na później z tych pieniędzy na kilka miesięcy na wyżywienie. Rzeczywiście Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornych łaską darzy. Ja to wiem. Jakże pokornym miałby Bóg łaski nie dawać, jeżeli ich stać aż na takie czyny. Ten Francuz pochodzący z bardzo szlachetnej rodziny przyjechał do Polski, aby zatroszczyć się o dzieci. A ci magnaci, którzy żyli z tych wszystkich ludzi, trwonili pieniądze w karty. Inna opowieść. Janie Pawle, w 79 roku, 1970, pojechał do Białego Domu. Pierwsza pielgrzymka jego do Stanów Zjednoczonych. Wtedy powitał go po polsku prezydent Jimmy Carter słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I co więcej, zaprosił go potem do swojego Białego Domu. I kiedy przybył papież do Białego Domu, to jest właśnie to zdjęcie, które jest z tego powitania, miała go powitać córka Jimmy'ego Cartera, wówczas jeszcze będąca dzieckiem. I zgodnie z etykietą miała wygłosić przemówienie i zacząć od słów Wasza Świątobliwość. Jednak dla dziecka było to tak trudne słowa, że zaraz przy tym pierwszym słowie Wasza po polsku chciała to powiedzieć, bo tak ją uczyli. No po prostu nie dała rady. Wtedy papież podszedł do niej, właśnie tak ją objął, nachylił się nad nią i powiedział, mów mi wujciu, mów mi wujciu. Człowiek pokorny wcale mu nie zależy na tych wszystkich tytułach i dostojeństwach. Inny przykład. Z tego samego wydarzenia, ja mógłbym tak długo, ale na tym bym chciał skończyć. Otóż papież miał taki zwyczaj, że chciał się spotkać z księży, bo księża byli jakby przedłużeniem jego pracy. On był bardzo gorliwy i starał się przez właśnie takie umocnienie, spotkanie, no tą gorliwość obudzić w duszpasterza. I w siedzibie biskupa zaprosił na spotkanie z kapłanami kapłanów pracujących w tej diecezji. I przyszedł taki ksiądz, który pracował w kościele w pobliżu Center Parku. I kiedy papież do niego podszedł, to ten poprosił papieża o modlitwę stawiennicą za jego kolegę, z którym razem był święcony, który porzucił kapłaństwo, a kilka dni temu spotkał go właśnie w parku jako bezdomnego żebraka. I tak go to poruszyło, że kiedy się spotkał z papieżem, to tak spontanicznie powiedział, Ojcze Święty, pomódl się za tego mojego współbrata, który był księdzem, porzucił kapłaństwo, a teraz go spotkałem jako żebraka, który nie radzi sobie sam sobą. I papież obiecał mu tą modlitwę, ale po zakończeniu tej audiencji odszukał go jeszcze i powiedział mi, słuchaj, ja tu jeszcze będę, jutro jeszcze będzie kolacja taka na pożegnanie tutaj. Jakbyś mógł go odszukać i przyprowadzić go, bo chciałbym z nim razem zjeść kolację. No i ten ksiądz poszedł do parku, bo żebracy mają takie swoje miejsca, odszukał go, doprowadził go do porządku, dał mu jakieś ubranie. No i udali się na wspólną wieczerzę do pałacu biskupiego.
Odbyła się kolacja, rozmowa, a po kolacji papież poprosił, aby mógł zostać sam na sam z owym eks-księdzem, który stał się żebrakiem. Długo z nim rozmawiał, a na zakończenie tej rozmowy poprosił go, aby on go wyspowiadał. Wtedy on mówi, no nie, ja już nie jestem księdzem. Utraciłem jurysdykcję. Ja jestem papieżem, to ja ci daję. Księdzem jesteś, bo masz ważne święcenia. No. I chcąc, nie chcąc, ten eks-ksiądz żebrak wyspowiadał papieża. Papież uklęknął, wyspowiadał się pod nim. A później ten ksiądz poprosił o spowiedź papieża, wyspowiadał się on i poprosił o to, żeby mógł wrócić z powrotem do kapłaństwa. I później jeszcze bardzo długo był właśnie duszpasterzem żebraków. Nie potrzeba słów. Czasem pokora oznacza znacznie więcej. To, co słowami dotrzemy, to taka autentyczna pokora człowieka może uczynić znacznie więcej. Pokora może wiele. Może nawet zastąpić nasze braki. Może wynieść nas na wyżyny świętości. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornych łaską darza. Pokora nie jest więc kompleksem niszczości, ani nie jest słabością, brakiem odwagi, ani strachliwym przymykaniem oczu na zło. Wręcz przeciwnie. Nie do strachu i służalczości czy uniżoności nawołuje nas Ewangelia, mówiąc o pokorze. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Uczcie się pokory od Chrystusa, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Amen.